ksiądz Wacław Krzępek, dyrektor Centrum Misji Afrykańskich tutaj w Bożencinie, jest gościem Popołudnia Wnet. Szczęść Boże. Szczęść Boże, bardzo serdecznie witam wszystkich słuchaczy Radia Wnet. Jestem misjonarzem ze Stowarzyszenia Misji Afrykańskiej. Miałem tą radość i łaskę, by głosić Ewangelię w Republice Środkowoafrykańskiej wśród pigmejów z plemienia Bajaka, a obecnie, jak już tutaj zostało powiedziane, jestem dyrektorem Centrum Misji Afrykańskich w Bożencinie Duże. Witam serdecznie. To porozmawiajmy, albo raczej posłuchajmy o pigmejach z plemienia Bajaka. Pigmeje z plemienia Bajaka w Republice Środkowoafrykańskiej są tradycyjnie nomadami lasów tropikalnych i są bardzo związani, jak to nazywamy, z kulturą lasu. Tak naprawdę dżungla jest dla nich domem, żywi ich i po prostu znają w zasadzie wszystkie sekrety życia w lasach tropikalnych. Niestety wielkim wyzwaniem dzisiaj jest po prostu te zmieniające się okoliczności życia pigmejów tam, gdzie kiedyś byli jakby większością i jakby dominowali, jeśli chodzi o liczbę ludności w danym regionie, tej części Republiki Środkowoafrykańskiej, gdzie są właśnie lasy tropikalne, to wtedy oni tak naprawdę byli u siebie. Teraz inne plemiona z północy, tutaj szczególnie plemię Gbaja i inne przemieszcza się, bo szukają pracy, bo powstał Park Narodowy. Wcześniej były też tartaki, które niestety wycinają lasy, niszczą całe to środowisko, które tak naprawdę jest naturalnym domem pigmejów. Sposób też odżywiania się zmienia, bo przecież ta ludność napływowa wycina las po to, żeby zakładać też i plantacje. Wycinają na przykład też tartaki, takie bardzo dobre, wysokie drzewa, czerwone drzewo sipi i sapeli, po których właśnie pniach do góry udają się gąsienice w sezonie gąsienicowym, właśnie wrzesień, październik. Tych drzew jest coraz mniej, bo to jest bardzo cenne drzewo, czyli cały ten ekosystem, w którym żyją pigmeje na co dzień, to wszystko się zmienia. Też powstają parki narodowe i dobrze, żeby też tam chronić, wiadomo, zwierzęta, ale z drugiej strony nikt nie pytał pigmejów, czy zakładać taki park, czy nie, i z dnia na dzień zabroniono im polować na słonie, na goryle, ale przecież to nie pigmeje jakby eksterminują te zwierzęta, które są dzisiaj dla nas, ale i też oczywiście dla ludności lokalnej pod ochroną. To nie jest oczywiście wiedza powszechna, że pigmeje polują na goryle, bo nie jest wiedzą powszechną, że, znaczy powszechną pewno jest, że żyją w tych, że goryle żyją w tych lasach tropikalnych, ale może do tego dojdziemy, jak długo ksiądz był tam właśnie w Republice Środkowej Afryki? W ogóle na misji pracowałem 13 lat, najpierw w zachodniej Afryce, to jest Togo, Ghana, Benin, po czym Republika Środkowoafrykańska, najpierw w stolicy przez 3 lata, a później 8 lat wśród pigmejów z plemienia Bajaka, w decyzji Berbera. W środku tropikalnego lasu. Dokładnie. Jacy są pigmeje? Jaki był ten pierwszy dzień? Jak ksiądz został przyjęty? Pigmeje tak naprawdę są bardzo serdeczni i teraz ktoś, kto poświęca im czas i też uwagę, oni to potrafią docenić. Poza tym ja też w jakiś sposób wykorzystałem tak naprawdę wypracowaną jakby markę naszych misjonarzy, którzy byli poprzednio właśnie na misji, którzy z wielkim poświęceniem ewangelizowali właśnie plemię pigmejów. Powiem tutaj o René Ripoux, był to francuski misjonarz, który, proszę sobie wyobrazić, żył przede wszystkim taką tak zwaną tajemnicą, duchowością Karola de Foucault, który tak naprawdę w ciszy, po cichu, bez żadnych słów dawał świadectwo o Chrystusie, i on przez 10 lat żył wśród pigmejów bez wypowiedzenia słowa Jezus. I dopiero później pigmeje zaczęli pytać, a co ty robisz w niedzielę? A on mówi, czytam Pismo Święte, sprawuję mszę świętą, i od tego zaczęła się pierwsza katecheza. Ale ksiądz odpowiedział na pytanie, pigmeje są serdeczni. To samo mogę o siostrze Kindze powiedzieć, o Lechu Rusteckim, o ludziach, których spotkaliśmy, czy w Białymstoku, czy w Krakowie w czasie Wielkiego, w ogóle o ludziach, których spotykałem, a żaden z nich nie był pigmejem. Więc o jaka specyfika? Co ich różni na przykład od księdza prowincjała? To znaczy, no wiadomo, wygląd to jest
jedna strona to się tak gdzieś utarło, że pigmeje są niscy. I to jest prawda. To jest prawda. No, to mówi się o właśnie sama nazwa pigmeje, wysocy na wysokość jednego łokcia. Są niscy, krępi, ale to właśnie im pomagało do przeżycia w tamtym klimacie, w dżungli, gdzie trzeba było się właśnie biegać, polować, bo to są nomadzi, ale też żyją tradycyjnie, żyli z polowań i ze zbieractwa. A też są świetnymi tańcerzami, pięknie śpiewają, szczególnie kobiety pigmejskie, które chociażby nie uczestnicząc bezpośrednio w polowaniu kiedyś na słonie, one swoim śpiewem całym nocnym przygotowały słonie na śmierć, jak to pigmeje opowiadają. Także pigmeje są też serdeczni do tego stopnia, że potrafią się tą wyrazić tą, powiedzmy, radość, czy jeśli chodzi o gościnność, ale i też poprzez śpiew, taniec, w sposób pewnej rodzaju pantomimy potrafią się też bawić, wyrażać. Ale oczywiście też kiedy w przypadku napadów innych plemion swego czasu, bo kiedyś polowano na pigmejów, traktowano ich do dzisiaj zresztą w pewnych wioskach jako podludzi, nazywa się ich niama pogardliwie w języku sango, co znaczy zwierzę. Kiedy były problemy na północy Konga, właśnie pigmeje uciekali z Konga, bo tam z serca pigmejów wykonywano amulety, które miały powodować dla tych żołnierzy, powiedzmy tych rebeliantów, takie amulety, które miały powodować, że byli jakby niewidoczni dla kul tych, którzy ich atakowali. A posiadają pismo? Posługują się pismem? Nie. To jest przede wszystkim kultura ludzi słowa. To po prostu cała mądrość kultury pigmejów jest przekazywana z pokolenia na pokolenie. Właśnie pigmeje, którzy żyją w klanach, powiedzmy, i oni właśnie wieczorami siadają przy ognisku i przekazują poprzez śpiew, pantomimę, jakieś żarty, ale po prostu w ten sposób przekazują całą ich wiedzę o życiu, podejście w relacjach do drugiego, z drugim człowiekiem. Mają zupełnie inny system funkcjonowania, gdzie są siedzące z nimi plemiona, to plemiona Bantu. To jest taki typowy patriarchalny system, gdzie powiedzmy ten patriarcha jest i poligamia i po prostu decyduje o wielu rzeczach danej grupy, czy wioski, a wśród pigmejów można powiedzieć, że tradycyjnie jest monogamia, to raz, a poza tym, gdzie oczywiście jest wyraźny podział prac dla mężczyzn i kobiet, ale jednocześnie na przykład nie ma szefa wioski, po prostu wybiera się tylko takiego w czasie wielkich polowań najzdolniejszego myśliwego, który na ten czas jest wybierany jako ten, który prowadzi całe to polowanie. A żyją w domach, czyli można zdefiniować? Żyją w takiej chacie, którą nazywają bokumbę. Wygląda to jak iglo, wykonane szkielet z nagiętych gałęzi i jest na to nakładana taka jakby dachówka w formie liści odpowiednio naciętych. W środku palone ognisko jest. I to jest bardzo szczelne. Owady nie wchodzą do takiej chaty, także jest bardzo, bardzo bezpieczne. A trzeba też wiedzieć, że w samej dżungli jest bardzo wilgotno i noce są bardzo chłodne. Także wchodząc do takiej chaty bokumbę, takiego w zasadzie szałasu bardziej niż chaty, po prostu na różnych jakichś tam liściach albo gałązkach takich wykonanych tak na szybko, pigmeje wokół ogniska mogą bezpiecznie spędzić noc. Czy ksiądz spędzał takie noce w takiej chacie? Tak, ja tak naprawdę na początku byłem taki bardzo naiwnym misjonarzem w tym sensie, że chciałem, powiem tak trochę naiwnie, żyć jak pigmeje, pójść z nimi do dżungli i tak raz poszedłem, zabrałem tylko jakiś tam worek, żeby tam pod nerki, żeby coś tam nie było za chłodno, ale tych nocy nie mogłem spać, bo przecież owady wchodziły wszędzie, bo akurat w czasie polowań nie buduje się tych szałasów, tylko gdzieś tam przy ognisku śpimy. No i wtedy zrozumiałem, że jednak pigmejem nie będę, muszę być rozsądny w tym wszystkim. Miałem taki zwykły namiot, bo też często uczestniczyłem w polowaniach z pigmejami i miałem taki prosty namiot, też w formie iglo, ale powiedzmy normalny, nawet oczywiście karimata, jakiś tam śpiwór, a później jak już budowaliśmy w poszczególnych małych wioskach pigmejów, to mieliśmy takie już
chaty, gdzie mogliśmy łóżko wojskowe założyć, mostykierę przede wszystkim. No i przede wszystkim wszędzie poruszałem się z mostykierą. I jak takie polowanie wyglądało? To w zależności jaka pora roku. Najczęściej pigmeje polują przy pomocy sieci. Każdy myśliwy ma od 20 do 50 metrów takiej sieci. Jak mamy, możemy sobie wyobrazić 20-30 takich myśliwych, którzy tworzą takie, przy pomocy tych sieci takie kręgi, wpadają do środka z włóczniami, robią hałas, płaszczona zwierzyna wpada w te sieci i po prostu zawsze przy sieci ktoś tam stoi z jakimś kawałkiem drewna, który gdzieś tam kończy, powiedzmy, życie tych antylop. Ale ciekawe rozwiązanie pomocy takiej socjalnej, bo na przykład kiedy ktoś jest chory, albo ktoś jest na tyle stary, że już nie może uczestniczyć w polowaniu, wtedy on może użyczyć własną swoją sieć i taki myśliwy, który idzie na polowanie, wygląda trochę jak spadochroniarz, bo ma i z tyłu, i z przodu zawieszone te metry tej sieci i później jak rozstawia też nie swoją sieć i kiedy wpadnie zwierzyna, zawsze zwierzyna należy do właściciela sieci i wtedy ta zwierzyna jest oddawana właścicielowi sieci, który może zostać w wiosce z powodu choroby albo starości. A jest następstwo pokoleń, czyli świadomość tego, kto jest dziadkiem, pradziadkiem, jak wygląda to rodzinne życie? To znaczy w ogóle taki model rodziny jest zupełnie inny niż u nas. Po prostu żyją w klanach i tak naprawdę wiadomo, są uszanowani starsi, czyli dziadkowie, rodzice i dzieci, ale te dzieci są tak naprawdę gdzieś do 6 roku życia przy mamie, przy rodzicach, a później chłopcy i dziewczęta żyją jakby w osobnych obozowiskach, aż do momentu, kiedy każdy z nich zakłada swoją własną rodzinę. I właśnie tak się zastanawiam, i co? Zakładają własną rodzinę. Dziewczyny w wieku mniej więcej 15-16 lat, może trochę już teraz też później, no ale to są związki przede wszystkim monogamiczne, a chłopcy w wieku 18-20 lat powstają, powiedzmy, związki już na dłużej. No dobrze, a czy misje, które ma Kościół, mają powodzenie, oddziaływanie, czy nawracają się, czy porzucają swoje wierzenia i zaczynają w niedzielę chodzić do kościoła i wiedzieć, w co wierzą? Przede wszystkim trzeba wiedzieć, że Pigmeje wierzą w jednego Boga Stwórcę, jak wielu plemion w Afryce. Jednak ten Bóg podziele stworzyła, oddalił się od ludzi i ludzie tęsknią za Bogiem i potrzebują takich pośredników między tym odległym Bogiem Stwórcą, Dzambę, jak go nazywają w języku Sango Zapa. I taką rolę pośredników sprawują duchy lasów, bo las jest pełen duchów według Pigmejów i jest taki duch Dzęgi chociażby, który jest takim aniołem stróży, jakby, który jest pośrednikiem też między tym Bogiem Stwórcem i ludźmi. A kiedy mówimy o Jezusie Chrystusie, to jestem Jezus Chrystus, prawdziwy Bóg, prawdziwy człowiek, jestem najlepszym pośrednikiem. I to, co właśnie ujmuje Pigmejów, to jest ta bliskość Boga, że to Bóg jest bliski w osobie Jezusa Chrystusa, który jest prawdziwym Bogiem, prawdziwym człowiekiem, ale jeszcze jednocześnie to, co jest ważne, jeśli chodzi o ewangelizację, bo Pigmeje przez inne plemiona nie byli uznawani za ludzi i teraz ewangelizacja powoduje, że dzięki Ewangelii mogą budować na nowo relacje z innymi ludźmi. Poprzez przebaczenie też, miłosierdzie, miłość, szacunek i teraz inne plemiona też zewangelizowane, też kiedy uczymy ich chociażby o przekazaniu miłości, szacunku do drugiego człowieka, to, że kiedyś był uznawany taki pigmej za zwierzę przez sąsiednie plemiona, ale oni też są chrześcijanami, to po prostu to buduje nowe relacje. To A jest w jakim szans... języku jest budowana ta relacja? Pigmeje, no w ogóle w Republice Środkowoafrykańskiej jest taki język międzyplemienny, język Sango. Jest to plemię, które miało pierwszy kontakt z Francuzami. Wówczas wszyscy się przemieszczali czółnami wzdłuż rzeki, tak jak dopływ Kongo, właśnie Ubangi i dalej w kierunku dzisiejszej właśnie stolicy Bangi czy Sao w naszej okolicy. I po prostu to plemię jakby było takim pośrednikiem w handlu czy kontaktach z innymi plemionami. Stąd to ich język, plemienia Sango właśnie,
właśnie, to język Sango stał się takim językiem komunikacji, tak jak Kiswahili w Kenii, w Tanzanii, tak jak angielski w naszych czasach. I teraz w połowie lat 50. raz, że rząd, ale jednocześnie przedstawiciele kościoła katolickiego i protestanckiego uznało, że, żeby zjednoczyć wszystkie te plemiona w tym czasie właśnie kończącej się w takim czasie kolonialnym, kiedy państwa Afryki zdobywały niepodległość, a chodziło, żeby zjednoczyć te plemiona na terytorium wyznaczone przez kolonizatorów, to właśnie język Sango stał się takim językiem, który jednoczył. I wtedy była i ewangelizacja, i radio wtedy ruszyło, później telewizja i właśnie te możliwości umożliwiły stworzyć jakby naród Republiki Środkowoafrykańskiej poprzez język Sango. Do rozmowy na temat Republiki Środkowej Afryki na pewno wrócimy, tym bardziej, że prowincjał ksiądz Grzegorz Kucharski też był w Monasao, też zna Pigmejów, także ciąg dalszy tej rozmowy jeszcze dzisiaj nastąpi.